Mamy dzisiaj przyjemność gościć w naszym studiu lekarza, dentystę Annę Kicińską, która na co dzień zajmuje się medycyną estetyczną. Proszę nam powiedzieć, czego dotyczył Pani dzisiejszy wykład. Dzisiejszy wykład dotyczy właśnie stricte medycyny estetycznej, bo ja zajmuję się też stomatologią, ale to jest tak jakby druga ta dziedzina, taki odłam, taką odskocznię od tej stomatologii, którą zajmuję się ponad 10 lat. No i poproszono mnie, żebym coś więcej opowiedziała o tej medycynie estetycznej, bo jednak jest to już taka dziedzina mało znana, dużo krąży o niej mitów, dużo takich różnych wiadomości, zwłaszcza na takich mniejszych miejscowościach. No i chciałam też tak mniej więcej nakreślić, czym się zajmuję, do czego ona służy i tak dalej. W takim razie, jak wygląda taka ścieżka kariery? Co trzeba zrobić po zdaniu matury, żeby zostać lekarzem medycyny estetycznej? Przede wszystkim trzeba zostać lekarzem, trzeba iść na medycynę. I obojętnie, który kierunek skończymy, czy to będzie medycyna ogólna, czy to będzie stomatologia, dostajemy prawo wykonywania zawodu lekarza i to nas uprawnia do wykonywania tych zabiegów. Natomiast nie ma specjalizacji z medycyny estetycznej, jeszcze nie ma. Tam cały czas na tym pracują polskie towarzystwa z ministerstwem. Na razie są tylko studia podyplomowe, czyli po studiach można się zapisać na takie studia. Są oczywiście kursy, ale kursy to jest jednak za mało. Taki kursik krótki, coś tam zrobienie. Zapisałam się na takie duże studia, 3-letnie z medycyny estetycznej w Warszawie, bo jak ja zaczynałam ponad 10 lat temu, były tylko dwie szkoły takie. Bardzo byłam z nich zadowolona. Tam trzeba było obronić pracę magisterską, napisać egzamin, zdać ustny, no i można było wykonywać. Dostało się taki duży certyfikat międzynarodowy generalnie, bo ta szkoła akurat jest pod opieką takiej francuskiej szkoły, więc mamy jakby takie uprawnienia międzynarodowe. O, tak. I co sprawiło, że stwierdziła Pani, że to jest właśnie ścieżka kariery, która do Pani pasuje? Czy to była jakaś konkretna osoba, która Panią zainspirowała? Czy może konkretna sytuacja, która sprawiła, że zainteresowała się Pani właśnie medycyną estetyczną? To było tak, że ja generalnie mam troszeczkę duszę artysty. Ja całe życie i malowałam obrazy, i pisałam bajki, książki pisałam, prowadziłam gazetki szkolne, występowałam na scenie, tańczyłam, grałam na fortepianie na scenie i tak. Zawsze coś tej sztuki musiałam mieć. Dużo rysowałam, nawet takie śmieszne, bo jak teraz książki, niektóre moje stare, moje książki, córki gdzieś tam odkrywają, to wzięcie gdzieś tak w rowach jest na przykład rysowana twarz dziewczyny. Jakoś to tak zawsze za mną chodziło. I potem zostałam stomatologiem, bo już stomatologiem chciałam być od 8 roku życia, tak sobie postanowiłam. No i zajęłam się tą twarzą. No i czegoś mi tak zawsze brakowało, że robię te uśmiechy. No ale ten uśmiech musi też pasować do całości, to jest jak obraz i musi być rama ładna, prawda? No i powstała ta medycyna estetyczna. Troszkę mnie do niego pchnął mój tata z wujkiem, którzy powiedzieli, że to jest coś fajnego, chodźmy na kurs, zapiszemy, pojedziemy. No i pojechałam z nimi. Jednak na kurs, jak wiadomo, to jest taki dwudniowy kurs, to jest jednak za mało, tam pokażą jak wstrzykiwać i tak dalej, no ale dentysta umiesz generalnie robić zastrzyki. Także poszukałam później czegoś więcej, znalazłam te studia. No i zakochałam się w tej dziedzinie, bo to jest takie coś innego. Nie robię takiej stricte, to też jest medycyna, ale w stomatologii to jest generalnie leczenie pacjenta. W medycynie jest to leczenie, ale poprawa jego takiego stanu psychicznego też. Jakby psychologii też jest tym dużo, bo generalnie poprawiając wygląd, poprawiamy samopoczucie i ta osoba widać to, jak ona nabiera pewności siebie. No i tak mi się to ładnie złożyło, że robiąc te uśmiechy, dodatkowo mogę coś tutaj polepszyć i wtedy wychodzi pięknie, mam nadzieję. A ja chciałam się zapytać, czy z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na takie operacje? I jak to wygląda z męską klientelą w tej bądź co bądź, słusznie lub nie, ale zwyczajowo kojarzonej bardziej z kobietami tak, branży? Zgadza się. Mężczyzn jest rzeczywiście mniej, ale jest ich coraz więcej i rzeczywiście w dużym, bo jeszcze pracuję też w Warszawie w klinikach, więc tam jest większa popularność wśród mężczyzn medycyny estetycznej. Nawet mężczyźni mają swoje osobne kliniki medycyny estetycznej. A czy rosną? Tak, rosną i to o dziwo teraz chwilowo troszeczkę jakby przystopowały. Ja byłam pewna, że w COVID-zie
jakby ta medycyna cała siądzie. No bo mówiłam o tym właśnie na wykładzie, że każdy był przeświadczony, że jak pozamykają nas w domach, no to nie wychodzimy, to po co się tam malować, wszyscy dresy kupowali, chodzili w dresach, nie będą się tu upiększać, jeszcze pieniądze wydawać na to, jak nie wiadomo, jaki rynek będzie, no bo to będzie z pracą i tak dalej. A tu wręcz było odwrotnie. Zaczęły się te Zoomy, te online, praca online na tych kamerkach i ludzie, jak zobaczyli siebie w tych kamerkach, to po prostu biegiem zaczęli do tych gabinetów. I ja miałam taki boom, że byłam w szoku, ile zabiegów medycyny estetycznej wzrosło w trakcie COVID-u. Teraz to troszeczkę przez ten troszkę kryzys, inflację, myślę, że delikatnie to tak troszkę stopniało, ale jest takim poziomie spoko, że nie można narzekać. No i tak, jednak ludzie lubią dobrze wyglądać. To im poprawia dużo samopoczucie. Też tak jak mówiłam na tym wykładzie, żyjemy coraz dłużej, starzejemy się, także też jakby chcemy zachować tą swoją młodość, przepraszam, jak najdłużej. No bo też Instagram dużo robi, Facebook i też trochę psuje to, bo trochę może wprowadzić w taki kolej ruch, że tam już ufiksujemy się, że chcemy tak wyglądać, a nie zawsze się tak da. No i też trzeba mieć taką pewną granicę w tym. A jakie są takie najczęstsze mity, z którymi się Pani spotyka dotyczące tej branży? Mity. 10 lat temu to był mit taki, bo nie wiedziano, czy botoks to jest do ust, a kwas do czego. Sama powiem szczerze, że jakbym jeszcze nie znam medycyny estetycznej, to jak słyszałam, że botoks do ust, to myślałam, że botoks jest do ust. To był taki pierwszy. Później to się zmieniło, już taka świadomość urosła. Drugie mity, które najczęściej spotykam, to to, że panie się boją, że jak przestaną to robić, to nagle strasznie się im pogorszy, że będą już nagle stare. Ale to tak nie jest. To po prostu botoks przechodzi, czy tam przechodzi działanie, bo wszystkie zabiegi z medycyny estetycznej są przejściowe, nietrwałe. To, ale to jest specjalne też tak, żeby to było bezpieczne. To jakby wraca do punktu wyjścia, tylko że jak nie widzimy przez pół roku u siebie zmarszczek, bardzo fajną cerę i nagle to wszystko puszcza po roku i widzimy nagle, jak to się wszystko sobie, no to wydaje nam się, że wyglądają dużo gorzej, a tak naprawdę to wracamy do punktu wyjścia, jakbyśmy nic nie robili. Tylko my tego nie widzimy, bo my cały czas codziennie siebie widząc, wiadomo, nie widzimy pewnych rzeczy. A jaki zabieg, który Pani wykonuje, stanowi dla Pani na co dzień najtrudniejsze wyzwanie? Najtrudniejsze? Taki najbardziej skomplikowany, z największą odpowiedzialnością? Chyba nie mam takiego, bo ja lubię to robić, nie boję się tego robić. Robię bezpieczne zabiegi, nie wchodzę w jakieś zabiegi, jakieś nowości, które tam ingerują, nie są przebadane, nie wiadomo, czy dobrze działają, czy te środki mają dopuszczenie do obrotu, czy są legalne, więc nie boję się takich rzeczy, bo ja wiem, że zawsze mam z dobrego źródła produkty od dystrybutorów i są bezpieczne, nie ma po nich powikłań i chyba nie mam. Może troszkę usta mnie stresują, bo panie mają inne czasami wyobrażenia niż mogą mieć te usta. Wiadomo, jak przychodzą czasem i one myślą, że takie zdjęcie pokazują, że one by chciały takie, a nie wszystkim się da. No to jest taki lekki, jak to wytłumaczyć pacjentce, no bo ona chce, wyda trochę na to pieniędzy. No a potem zobaczy, że to nie jest tak jak na tym zdjęciu. No to może takie coś. Ale jak jest dobrze się porozmawia z pacjentką i się jej wytłumaczy, że to możemy coś takiego osiągnąć. Ja mam na przykład w swoim portfolio takie parę zdjęć pacjentek, same usta oczywiście, w różnym wieku, jak są wyprowadzone i mogę je pokazywać, bo mi pacjentki pozwalają, że na przykład mogą usta wyglądać naturalnie, ale możemy osiągnąć coś takiego tylko. No i one wtedy okej, okay, i się pana nie mają pretensji. Super. W takim razie dziękujemy, że nas Pani odwiedziła i że mogliśmy z Panią to porozmawiać. To ja dziękuję, czuję się zaszczycona, że po tylu latach mogłam z tej drugiej strony stanąć. A Pani jest absolwentką Hetmana, prawda? Tak, 23 lata temu. Jak Pani wspomina naszą szkołę? Super, w ogóle się rozrosła bardzo, bo no, było tylko ten dół. Klasa mojej córki to jest klasa, w której pisałam maturę, więc jak tam wchodzę, to też taki fajny sentyment. I nauczyciele nawet ci sami. Przecież ta Pani dyrektor uczyła mnie, bo chyba i pierwszą klasą, bo ona przyszła wtedy do nas. Więc tak fajnie widzieć ludzi. Fajnie, że to drugie pokolenie już tutaj moje chodzi. No, także ja się bardzo cieszę. My również się cieszymy, że Pani do nas wróciła. Ja również dziękuję.